Widzę go tak, jakby był w takim trochę pomieszczeniu w piwnicy. Wejście jest do tej piwnicy jest tak, jakby na przykład było pod stołem i tylko wystaje głowa jego, Sergiusza, z tej piwnicy pod stołem. Jest tak jakby stłumiony, tak jakby był, jakby się bał wyjść, albo może nie mógł. Bardzo duży jest też ból jakby mięśnie brzucha tak bardzo się ścisnęły, że cały brzuch jest taki tak sprasowany aż. Bardzo to jest i samopoczucie Sergiusza jest bardzo złe. Tak jakby być w takim pomieszczeniu, gdzie jest bardzo gorąco, tak jakby jest takie odczucia, szczególnie na, nie wiem, właśnie, czy pod powłoką tą ciała, czy, bo wydaje się, że bo na zewnątrz nie jest wcale gorąco, tylko właśnie w Sergiuszu jakoś jest takie odczucie, bo strasznie gorąco, aż głowa zaczyna od tego tak no, boleć. I jakby się indukowały jakieś emocje, które właśnie to gorąco uwalniają. Powiedz mi, czy w tej pozycji Sergiusz cię widzi? Tak, on widzi. On widzi w ogóle tylko z perspektywy żaby. Dlatego głowa wystaje ponad podłogę, więc on widzi na podłodze, jakby jakaś tam mrówka szła, czy jakieś inne żyjątko, to by widział. A jak przechyli głowę do góry, no to by widział osoby, które na przykład siedzą albo wchodzą do tego pomieszczenia. Zobaczył cię? Tak. Rozpoznał cię? W jakim jesteś? Okej, zapytaj go, czy dlaczego nas zaprosił? Nie wiem. Nie wie. A zapytaj go, czy jest w takim razie gotowy na to, żeby zrobić jakąś pracę dzisiaj dla siebie? Tak. Zapytaj go, dlaczego jest tak zanurzony, dlaczego tylko głowa wystaje. Chowa się. A wie, przed czym się chowa? Przed innymi. Dobrze. Czy inni czasami tu przychodzą do tej przestrzeni? Chyba tak, ale on wtedy się chowa całkiem. A wtedy się zanurza już całkowicie. A czy teraz mógłby wyjść? Zapytaj go. Nie? Nie. Czy to lęk mu przeszkadza? Co mu przeszkadza w wyjściu? Taki lęk, który w przyszłości się może pokazać. Albo tak jakby ten lęk wtedy może się uwolnić właśnie wtedy, tak. Będzie widoczny. Nie ucieknie już wtedy. Już wtedy nie będzie mógł uciec. Dobrze. Okej. Zapytaj go w takim razie, w czym możemy mu pomóc, nad czym chciałby popracować. Czy wie, co chciałby zmienić? Chyba nie odpowiada, tylko takie przekrój jakiś emocji się pojawił w Sergiuszu. Jakby, nie wiem, czy on nie chciał się narażać na jakąś śmieszność, na kompromitację, czy jakieś takie ma takie obawy, że też więcej lęku się pojawi, że możliwe, że ktoś będzie go szydził albo go źle zrozumie. W ogóle cały czas jest bardzo źle się odczuwa
takie pospinane ciało jest subtelne emocjami. Bardzo jest niekomfortowo. Tam głowa tak jakby, jakby ta, w ogóle te pytania to były podobne do jakiejś konfrontacji, że na przykład jakiś psychopatyczny nauczyciel go by wziął do odpowiedzi i choćby miał gotowe odpowiedzi, Sergiusz to on nie odpowie, bo te emocje po prostu no, powodują, że on, nie wiem, że czuje, że zaraz może klasa się z niego zacząć śmiać, czy dużo takich emocji, które można by było porównać z czymś takim. No i warstwia się taki straszny, narastający ból w środku głowy i z tyłu głowy, aż potylica boli cała, tam cały tył głowy. Plecy, nerki są ściskane i cały czas dosłownie tak jak się ma mięśnie, jak się mówi, że na mięśnie są, to jest sześciopak ktoś ma, to te mięśnie po prostu się po prostu prawie że sprasowały, tak ściągnęły, tak boli. Problemy z oddychaniem są takie, aż płuca chcą się zapaść, tak bardzo, bardzo emocje jakby krążą, po prostu wypełniają, tak jakby płuca były takim miechem, które się napełnia emocją, czy emocjami. Mogę z Sergiuszem bezpośrednio porozmawiać? Zapytaj. No, 1, 2 i 3. Sergiusz? Tak. No, widzę, że jesteś w niekomfortowej tutaj sytuacji. Tu jestem w komfortowej. Tu akurat, kiedy masz takie miejsce, w którym możesz się skryć? Tak. Zobacz, Darek jest obok. Mógłbyś wyjść w całości? Chciałabym cię całego zobaczyć. Możesz to zrobić? Tak. Wyjdź w takim razie. Pokaż się cały. I powiedz mi, jakie są najsilniejsze emocje, które w tej chwili odczuwasz w sobie? Co czujesz najmocniej? Wiem, że jest duże spięcie ciała. Ból głowy. Czujesz ból głowy? Chcesz, żeby nie było tego bólu? Dobrze. Poproś Darka, żeby otworzył przestrzeń neutralną. Ja za chwilę poproszę cię, żebyś zebrał ten ból. Możesz to zrobić? Będziesz umiał? Nie. Nie. Dobrze. Poproś w takim razie, żeby Darek ci pomógł. Kiedy policzę do 3, zbierze bezdotykowo cały twój ból i wrzuci do przestrzeni neutralnej. Gotowy jesteś? Na 1, 2 i 3. Pozwól mu to zrobić. Zrobił? Zabrał ból? Jak się czujesz teraz? Bezradny. Bezradny. Chciałabym, żebyś sprawdził, czy w głowie jest coś, co do ciebie nie należy. Zobacz. Czujesz coś? Nie. Sprawdź w takim razie okolice serca. Zobacz, czy tam coś jest. Wyczuwasz coś? Nie. Nie, dobrze. Dobrze, Sergiusz, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu, Darek. Jesteś? Jesteś. Powiedz mi, Sergiusz wyszedł? Jest w całości? Tak, czuł się jakby był nagi. Tak. Dobrze. Usunąłeś mu ten ból. Zapytaj Sergiusza, czy pozwala ci bezdotykowo zeskanować jego ciało.
Tak, dobrze, to zrób to na 1, 2 i 3. I powiedz mi, co widzisz? Co może tam blokować? W brzuchu jest taki element, który faktycznie ściąga te, nazwijmy to w odniesieniu do fizyczności, tą przestrzeń, gdzie brzuch jest i mięśnie brzucha i z tyłu też i z boku. To działa na emocje. Jeśli się napełnia to emocjami, to kompresuje te emocje, powodując, że całe ciało się zapada. Wtedy czuć takie problemy z oddychaniem. I pojawia się wtedy taki odpływ trochę myśli i taka bezradność w głowie, tak jakby taki lęk, który jeszcze wzmacnia właśnie ten cały proces w jego ciele. Coś się aktywuje, taki element, który w sercu ma. To jest taki podłużny, lekko wygięty, tak jakby trochę ponad połowę serca obejmował. Nie dosłownie, bo to jest w odległości tam centymetra obejmuje to. I w głowie, z tyłu, jakby w szyi, tak jak jest końcówka odcinka szyjnego kręgosłupa, to tam jest taki też dosłownie pręt. I w głowie element, który właśnie emanuje jakimiś, nie wiem, czy to są wspomnienia, bo co chwilę widzę jakieś obrazy, które Sergiusz próbuje zatrzymać w głowie, tak jakby, żeby nie chciał, żeby się inni dowiedzieli, bo jakby czuję się wtedy, że może nawet ktoś się z niego śmiać albo szydzić z niego. No i to wszystko razem jakoś tak współpracują, te elementy w głowie, w szyi, w sercu i w brzuchu. Zobacz, czy któryś, i zapytaj Sergiusza, żeby też sobie to uświadomił, czy któryś z tych elementów jest odpowiedzialny za astmę. To znaczy, element może też, ale bardziej te emocje, które tam tworzą tak jakby się zapadały tam, takie to jest ciężkie. To bardziej to, chociaż ten element, który jest w zasadzie to wszystkie. Bo wszystkie. Jak to w brzuchu, bardziej może to w brzuchu. Bo to w brzuchu, jak się zaciśnie i kompresuje te emocje, to płuca się wtedy wypełniają tym i jest trudniej właśnie złapać oddech. Tam jest tak ciężko. Ciężko jest. Dobrze. To chciałam, żeby to zobaczył. To są wszystkie elementy, które zobaczyłeś, Darku? Tak. Aha, dobrze. Zapytaj w takim razie Sergiusza, czy je zobaczył, odczuł. Odczuł. Szczególnie ten w tym kręgosłupie szyjnym czuję. Czuję bardzo takie obciążenie od tego. Zapytaj go, czy chce je wyłączyć, tak żeby nie działały. Tak, czuję, bo to promieniuje już, przenika przez całą szyję. Tutaj już boli to miejsce boli. Dobrze, poproś go, żeby wyłączył. Wie, jak to zrobić? Nie. Nie. Wystarczy jego decyzja. W razie czego, Darku, też pomóż mu w tym wyłączeniu. To jest dotykowo. Wystarczy, że zdecyduje, że wyłącza wszystkie te elementy, które do niego nie należą. Na 1, 2 i 3. Wyłączył? Tak. Dało się. Powiedz mi, czy coś się zmienia w Sergiuszu? Stoi tak jak takie zbite dziecko. Takie bezradne. On się wstydzi tego i nawet przed sobą chciałby to ukryć. Nie chce taki być i w życiach stara się to ukrywać gdzieś. Nie chce taki być, czyli jaki? Taki właśnie, tak się taki czuć, bezradny. Bezradny. Zapytaj go, gdzie ma tą bezradność, by zlokalizował ją. Teraz w brzuchu ona puchnie. Teraz już brzuch nie zapada się, nie ściska się, tylko właśnie bardziej puchnie. Zapytaj go, czy chce się pozbyć tej bezradności.
Tak? Dobrze. Może też przy okazji będzie chciał usunąć też ten wstyd. W takim razie niech zbierze bezradność na moje 3, na 1, 2 i 3. I niech zneutralizuje, niech wyrzuci. I powiedz mi, czy w dalszym ciągu ten wstyd tam jest w nim? Jest. Wstyd, ale też wstyd chyba taki dodatkowy jakby, czy inna wersja tego wstydu. Że on się wstydzi może tego, co robił. Okej. Dobrze. Chcę go zatrzymać, czy chcę go usunąć? Chciałby to usunąć, jakby się dało. Już teraz wiem mniej więcej, jak działamy. Niech zbierze cały wstyd. Na 1, 2 i 3. Ten dodatkowy też. I do neutralizatora. Na 1, 2 i 3. Rozbył się? Tak. Jak się czuje, powiedz? Taki, można było teraz powiedzieć, że czuję się spokojniejszy. Nie całkowicie spokojny, ale jest duża różnica. Dobrze. Bardzo dobrze. Zapytaj go w takim razie, czy jest gotowy przywołać tych lub tego, którzy mu to włożyli? Włożyli mu te elementy. Nie. Okej. Dobrze. To nie będziemy. Czy jest coś, co może blokować dalszy ciąg pracy? Zapytaj Sergiusza. Czy jest, odczuwa w sobie jakąś emocję, jakieś obciążenie, blokadę? On nie wie, co może blokować. Dobrze. Jest trochę spokojniejszy. To teraz pytanie, czy chce się pozbyć wszystkich elementów. Na razie je zatrzymał, one nie działają, ale spokojnie może je usunąć, jeśli taka jest jego wola. Chce je usunąć? Tak. Dobrze, wystarczy jego decyzja, ale usuwając chciałabym, żeby podniósł sobie częstotliwości. Może to zrobić? Dobrze. Na 1, 2 i 3. Wypadają wszystkie elementy. Już mu nie blokują, nie przeszkadzają. A Sergiusz sobie podnosi wibracje na wyżej. Tak, żeby poczuł się komfortowo. I powiedz mi, jak się czuje. Lepiej. Lepiej. Jeszcze bardziej spokojniej. Dobrze. Tak ogólnie się wszystko tak rozpręża. Już nie czuć. W brzuchu prawie nie czuć już tego, co wtedy. Ale dosłownie było tak, jakby podłączyć pod prąd i pobudzić mięśnie. One by się po prostu skurczyły tak bardzo mocno. I to takie było to czucie. A teraz już tylko troszkę czuć. Już prawie nie ma tego efektu, który wcześniej był. Zapytaj teraz Sergiusza, czy chciałby zobaczyć swoją przestrzeń z zewnątrz? Dobrze. To w takim razie na 1, 2 i 3 szybujecie. Skakujecie ponad to. Chciałbym, żeby Sergiusz sam zobaczył, gdzie znajduje się jego przestrzeń. Na takim pręcie jest przymocowana. To w taki sposób jakby taką obejmą na tym pręcie. I tutaj jest kolejna i po bokach jest kula, w której on jest. I te kule są właśnie nawinięte na ten pręt. I poruszają się w różnych takich kierunkach nawet. I to tworzy taki, no, dosyć taki widowiskowy efekt. Dobrze. Czy w innych kulach też są istoty ludzkie? Tak. Aha, tam, gdzie jest ruch, to tak. Tam gdzieś są jakieś chyba puste, one
Aha. I się nie ruszają. Dużo jest tych istot? Na takim jednym pręcie około 1000 takich prętów jest więcej. One są wbite w taki, w taką kulę plazmy. Okej. Okay. Powiedz, powiedz mi, co wprawia w ruch te kule? Istoty, które wewnątrz są, w zależności chyba z jaką wibracją średnią wibrują, to ta kula się kręci z taką prędkością, takie jest odczucie. Jak kręci się kula Sergiusza? Dość teraz już dość wolno. Wydaje się, że ona zwolniła. No tak, bo on powyłączał i wyjął wszystkie te elementy. Czy właśnie poprzez tę wibrację, znaczy ten obrót kuli plus ten pręd, przez to jest wyciągana energia Sergiusza? Tak, tak. Tam dosłownie z jego przestrzeni jest ściągana ta energia poprzez ten uchwyt i ona jest oddalona jakieś mikrony od tego prętu i przepływają poprzez ten ruch przepływa ta energia do pręta i zasila tą plazmę, tak jak jakiś reaktor, jakiś taki ogromny reaktor energii tam jest. Sergiusz to widzi wszystko. Zapytaj go, czy chciałby się dowiedzieć, kto zarządza całym reaktorem. Całością. Tak. Dobrze, idźmy w takim razie na 1, 2 i 3. Zobaczmy, kto tym zarządza. Kto jest? Taki gad, który jest takim trochę diabłem. Tak wygląda. Bardzo demonicznie, ale bardzo demonicznie wygląda. Jest czarny z elementami czerwonego. Powiedz mi, jak Sergiusz na niego zareagował? Brzucho zaczyna znowu boleć i jakby znowu tam, gdzie była ta harmonika, która ściskała mięśnie, to znowu jest podobny ból, ale już nie tak mocny. Nie taki mocny. Niech sprawdzi, jak jest jeszcze połączone, w jaki sposób jest połączony z gadem diabłem. Czuję energetycznie w nim sumę różnych odczuć. Okej. Okay. On czuł od różnych ludzi jakieś takie w stosunku do siebie emocje, od których nauczył się uciekać. A w nim to teraz jest jakby suma tego wszystkiego, co kiedyś odczuł. Czuję, że ten gad, ten diabeł ma w sobie to, co on wtedy poczuł. W sumie. Okej. Dobrze. Czy diabeł działa sam, czy ma jakiś pomocników? Ma bardzo dużo pomocników. Też gady? Tak. Które są, ile jest gadów bezpośrednio związanych z Sergiuszem? Jeden. Dobrze, to wracamy. Czuję, że ten gad jest... To jest też dziwne takie, że on czuje, że ten gad, który jest przy nim, jest bardzo silny, wpływowy. Bardziej niż tamten gad diabeł, ale to bardziej jest odczucie Sergiusza, że on widzi teraz tą energię, że przy różnych osobach z jego życia ten gad był, czyli on jakby nie postrzega gada diabła jako właściciela tego całego konstruktu, a to nie podlega wątpliwości, tylko bardziej postrzega tego gada, który przy nim był, że on wpływał na niego i karmił się bezpośrednio jego lękami, czy łączył te wszystkie emocje z ludźmi, którzy w większej części byli i jemu bliscy. Ale właśnie jakieś tam się pojawiały takie sytuacje, które tamten gad aranżował czy pobudzał, że to w sumie właśnie bardziej odczuwa ingerencję tego gada niż tego, które już to wszystko jakby dostał, wspierał. Dobrze. W takim razie
Powiedz mi, czy Sergiusz chce wrócić do tej swojej przestrzeni? Tak. To wracamy. I chciałabym, żeby przywołał teraz tutaj tego gada diabła, tego gada bezpośredniego. Jeśli są jeszcze jakieś inne podłączenia innych gadów, to też mają się stawić na 1, 2 i 3. Ktoś się jeszcze pojawił? Nie, już nie, gady, nie. Tam jest dużo, ale nie są to. One inaczej. Dobrze. Dobrze, to teraz chciałabym, żeby Sergiusz zobaczył, gdzie jest jego energia. Poczuł, że ten bezpośredni gad ma większy, dużo większe jakby połączenie i wpływ na niego. Ale teraz chciałabym, żeby zobaczył, gdzie jest jego energia. Może pokazać? Energia, która jest poza nim. Na 1, 2 i 3. No jest i w gadach, i w tej plazmie. Plazma. Do czego ta plazma im służy? Do różnych celów. Do gromadzenia tej nadwyżek energii, do tego, żeby później pobierać to i tworzyć nowe ingerencje. Niektóre części w zasadzie to do tego, bo oprócz tego bezpośrednie są połączenia z gadami i pobór, że tak powiem, energii od poszczególnych istot. Tam jest taki rezerwuar energii, z której się też tworzy no, dużo nowych ingerencji. Okej. Dobrze. Poproś Sergiusza, żeby sprawdził, jaka energia jest mu najczęściej pobierana. Tłumiona jest jego energia seksualna, energia kreacji. Ona niekiedy jest dosyć mocno tłumiona. Są takie momenty, że może być nawet prawie do zera, ale to tylko jest chwilowe. Później ona trochę rośnie i wtedy, kiedy jest chwilowe, to indukuje się bardzo dużo właśnie energii, gdzie właśnie te płuca się tak zapadają, ten brzuch wtedy się tak zapadał. I wtedy również energię życiową, no do tego, że już innej prawie nie było, więc bardziej życiowa energia była zawierana, a później proces troszeczkę odpuszczał. Dobrze. Powiedz mi, jak Sergiusz czuje się w obecności tych dwóch gadów? Ma jakieś reakcje? Znaczy tak niekomfortowo, nie swoje. Nie wie, czego się spodziewać. Dobrze, dobrze. Poproś Sergiusza, żeby się powiększył. Może to zrobić? Widzi, że z jakiejś, tak jak oni by mieli taki głupawy uśmieszek. Tak jakby trochę szydzili z niego, albo nie wiem, to jest coś takiego, że wiem coś, mogę to użyć, ale jeszcze tego nie użyję. Tym uśmieszkiem pokazuję mu, że wiedzą. Że wiedzą, dobrze. Powiedz mi, poproś Sergiusza, żeby powiedział, co w jego ciele wtedy rezonuje lub reaguje, kiedy widzi ten uśmieszek? No, jakieś takie bardzo strzępy wspomnień i płuca strasznie się zapadają wtedy. Dobrze. To prawie, że nie może oddychać. I jakby się zapadał sam w środku, nie wiedział, jak zareagować i po prostu wtedy się jakby jest otwarty i wtedy jeśli ktoś byłby, to byłby w stanie przerzucić w niego, dosłownie wrzucić w niego jakieś obciążenia, emocje. Wtedy można dosłownie w niego wrzucać. On jest takim wtedy przekaźnikiem. Tak. Sprawdźmy, czy jeszcze coś tam jest w płucach obcego Sergiuszu. Nie, obcego nie, tylko właśnie takie emocje, taka wspomnienia reakcja. Się pojawiają. Poproś Sergiusza, żeby wykasował całą energię, która jest poza nim. Zlikwidujemy to połączenie. Może to zrobić? Tak. Na 1, 2 i 3. Już. Starczy jego decyzja.
i kasuje całą energię, która jest poza nim, jego energia. Powiedz mi, czy coś się zmieniło z tymi płucami? Tak. Mhm. Ale bardzo mocno się zapadły wtedy. Wtedy się zapadły. Taka reakcja była silna. Dobrze. Poproś go, żeby zblokował gada diabła i tego drugiego gada. Ma je po prostu zblokować. I może wykonać fajny manewr. Może sam stać się dużo większym, albo ich zmniejszyć, jak chce. Co chce zrobić, powiedz mi? Chyba bardziej sam się powiększyć. Świetnie, niech to zrobi. Niech zacznie patrzeć na nich z góry. Zobaczymy, kto będzie miał ten szyderczy uśmieszek. Niech to zrobi. Cały czas mają oni. Mają oni, dobrze, dobrze. Niech ich zblokuje tak, żeby dodatkowo jeszcze założyli sobie takie torby na głowę. Tak, żeby nie widział tego uśmieszku. I chciałabym, żeby sam Seriusz sprawdził teraz, czy któryś z tych gadów jest odpowiedzialny za to, że w tak młodym wieku, 4-5 lat, prawdopodobnie miał styczność z pornografią. On tego nie pamięta, ale takie ma wrażenie, że już wtedy mógł coś zobaczyć. Tak, i to wywołało w nim bardzo silny efekt taki emocjonalny, gdzieś związany z jego przeszłością. Okej, dobrze, dobrze. To teraz już wie, że to było zdecydowanie kontrolowane i manipulowane, tak, żeby wywołać w nim pewien rodzaj szoku. Tak, to szoku, którego on chciał uniknąć, oszczędzić sobie w kolejnym wcieleniu, bo nie chciał już przechodzić przez to kolejny raz. Tak, ale to efekt miał być taki, żeby sobie pewnie w każdym wcieleniu przypominał o tym i to pod wpływem różnych szoków. Ale to za moment sprawdzimy. Seriusz to widzi? Teraz już wie, że to tak się wydarzyło, ale nie było to w pewien sposób przypadek. To miało w nim wywołać głęboki szok. A w takim maleństwie 4-5-letnim to może wywołać olbrzymi szok, który się zapisze bardzo długo. Ale po to właśnie dzisiaj jesteśmy i po to Sergiusz sam sobie w zasadzie zdał z tego sprawę, żeby to wszystko oczyścić. I on to sam zrobi za moment. Okej. Dobrze, to w takim razie niech mi teraz powie, czy był ten proces odwrotny. Wiemy, że energia była mu zabierana. Wiemy, że energia seksualna i kreacji momentami nawet do zera spadała, a wtedy zabierano mu też życiową. Czy był też odwrotny kierunek? To znaczy coś mu przekazywano? Tak, podtrzymywano w zasadzie i kontrolowano pewnego rodzaju pewne odczucia, pewne emocje, tak, utrzymywano, kontrolowano poziom, natężenie. Tak. To mogło też wpłynąć na to, że Sergiusz mógł sobie nie zdawać sprawy, że ma jakąś emocję, bo utrzymywanie jej przez bardzo długi czas mogło spowodować, że on pewnych sytuacji czy pewnych emocji mógł sobie ich nie uświadamiać. Tak mogło być. Dokładnie, bo sam mówi o tym, że kiedy po śmierci taty musiał przejąć biznes, a był bardzo młody wtedy, to tak naprawdę zapomniał o sobie, poświęcił się całkowicie i powiedział mi, że tak naprawdę zanurzył się w kilkuletni stres, zapominając całkowicie o sobie. Dobrze, ale też dobrze, że umiał sobie w pewien sposób to uświadomić, bo powiedział, że też nauczył się już panować nad tym stresem. Okej. W
Wszystko, co zostało mu włożone, obojętnie w jaki sposób, czy w utrzymywaniu pewnych emocji, utwardzaniu ich, czy też przekazywaniu mu pewnych wzorców, będę chciała, żeby Sergiusz usunął. Czy zgadza się na to? Poproś go, żeby otworzył sobie przestrzeń neutralną. Ułatwi to całą sprawę, kiedy tam wejdzie i uwolni wszystko to, co zostało mu włożone. Gotowy? Na jeden, dwa i trzy. Niech uwolni przekonania, schematy myślowe, utrwalane emocje, które tak silnie rozpychały, w zasadzie nie rozpychały, ale ściskały i brzuch, i później to, co jest wyżej, płuca, aż do momentu nawet, że to się zapadało. Niech to wszystko uwolni, niech wypuści tę energię, niech to odpłynie. Jak się teraz czuję, powiedz mi? Lepiej. Lepiej. Lepiej, to stopniowo odpuszcza. Odpuszcza, dobrze. No dobrze, może wyjść z tej przestrzeni neutralnej? Czy chcesz jeszcze posiedzieć tam, pozostać? Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilkę, dobrze. W międzyczasie niech sobie podnosi częstotliwości. To mu też pomoże rozprężyć całą energię. Tak, żeby krążyła bez zakłóceń. Niech sobie podnosi. Niech przypomni sobie jakieś piękne chwile radości. Kiedy czuł się doskonale ze sobą. Może w ten sposób sobie pomagać w podniesieniu wibracji. Jak będzie gotowy, to daj mi znać. Będziemy pracować dalej. Jeśli tam są jeszcze jakieś obrazy, których Sergiusz chciałby się pozbyć, to może to teraz wytrzeć, wykasować. Którym go mogłyby go dalej blokować, przeszkadzać mu. Mogą to być zarówno obrazy z przeszłości, jak i właśnie obrazy czysto pornograficzne. Podniósł sobie wibrację? Jak się czuję? Bardzo już uspokojony, tak. Świetnie. Tak jakby w ogóle nie był w innym miejscu. A, no bardzo dobrze. Nie musimy wracać do jego przestrzeni, tylko z tej przestrzeni, jeśli Sergiusz tak zadecyduje, będzie w nim taka wola, sprawdzimy, kiedy to wszystko się zaczęło, będzie gotowy na to. No tak, choć no, spięło go. Spięło go trochę. To. Dobrze. Tutaj jeszcze jednak są silne emocje. Zobaczymy spokojnie. Jeśli nie chce wracać do tamtych wydarzeń, możemy to zrobić troszeczkę inaczej. Możemy po prostu teraz, może sobie wygrać ekran i patrzeć jak obserwator na to, co się kiedyś wydarzyło. Może odciąć sobie odczuwanie. Wyłączyć po prostu na moment. To już jest jego decyzja. Jeśli tamte przeżycia były tak traumatyczne. Co chce zrobić? Zadaj mu to pytanie. Nie wiem. Nie wiem. Dobrze. Ale już jest uspokojony? Jest w dobrym stanie? Tak. Okej. To w takim razie zaproponuj mu, żebyśmy poszli
do tamtych wydarzeń, ale będę chciała, żeby cały czas był obserwatorem. Tak jakby widział jakiś film. Nie uczestniczył w tym wszystkim, co się tam wydarzyło. Opowie nam dokładnie, co takiego się działo w tamtym, w jakimś jego życiu. Jest gotowy? To idziemy. Na 1, 2 i 3. Idźmy. Sergiusz jest obserwatorem. Jest fotoreporterem, który po prostu ma coś zrelacjonować. I powiedz mi, gdzie jesteśmy? W jego wcieleniu, kiedy on jest takim młodym chłopcem. Mhm. Tak. Dawno temu? Tak. Ile wcieleń temu? 22. Dobrze. Co takiego się wydarzyło w życiu tego młodego chłopca, że miało takie ważne znaczenie? Miał przejść z takiego z chłopca, miał stać się mężczyzną, jego ojciec. Taki bardzo energiczny, bardzo taki żywiołowy, charyzmatyczny człowiek, bardzo fajny, ale z takim podejściem do niektórych rzeczy bardzo taki twardy był to człowiek i kiedy z takiej wioski przy podnóża gór miał jechać z taką wyprawą handlową w sumie, tam kilka wozów było, to jakby ludzie, którzy przez zimę w tych górach byli odcięci od świata, robili jakieś rękodzieło. Na wiosnę zawsze wybierali się do miasta po to, żeby sprzedać i wymienić to na różne fanty i takie potrzebne rzeczy i to oni wracali później do siebie. To z reguły trwało nawet ze 2 tygodnie. I zabrał ten ojciec syna Sergiusza właśnie wtedy. On tak naprawdę nie wiedział do końca, o co chodzi. Może był zbyt młody. Jeszcze ojciec miał plan właśnie zrobić z niego mężczyznę i gdy tam byli w tym mieście, no to chyba trzeciego dnia, kiedy już dużo rzeczy im posprzedawali, oni tam trochę z tymi innymi mężczyznami trochę więcej alkoholu wypili, on chciał zrealizować ten właśnie. Trochę zablokowało. W takim wieku. Czekaj, Darku, bo zablokowało głos. Chciał zrobić z niego mężczyznę, już sprzedali sporo, mieli pieniądze, trochę wypili. Tak, wypili i zaprowadził ojciec Sergiusza do burdelu. I tam się zaczęła taka trauma wtedy, bo te kobiety jak zobaczyły, no to jego ojciec w ogóle jeszcze wszedł i z taką dumą, że przyprowadza im syna, żeby zrobiły z niego mężczyznę, że on ma się stać tutaj mężczyzną, taki radosny. Te kobiety zaczęły, jakby otoczyły go, tak, zaczęły go mamić, żeby to on z nią poszedł i tak dalej. On jego sparaliżowało, spięło. Zrobiło mu się gorąco strasznie, spocił się okrutnie. Jedna taka kobieta się nad nim trochę zlitowała, powiedziała, że jakby on do niej należy i wzięła go do takie piętro i tam próbowała faktycznie zrobić z niego mężczyznę i to słowo próbowała jest naprawdę adekwatne, bo jego totalnie spięło. Tak zablokowało go, że on nie wiedział, jakby się miał rozpaść. I te wszystkie właśnie te reakcje tych wszystkich ludzi, szczególnie tych kobiet, to jakby ta energia, która gdzieś go otoczyła, to takie podniecenie, które było, przeradzało się w takie przerażenie. Ona próbowała rozładować, ale w końcu się jej udało. W efekcie ojciec chyba zapłacił, tam też dodatkowo jeszcze wypił i w sumie Sergiusz rano dopiero uciekł stamtąd.
Bo to tak wygląda, że to jakby on się bał wyjść, ona jakby już było chyba późno i pozwoliła mu tam zostać, tak jakby czuła, że on potrzebuje trochę takiego spokoju Spokoju. i tak. I on uciekł. Ojciec oczywiście był dumny, wszystkim rozpowiadał, że już wraca z synem, który stał się mężczyzną. To się też rozeszło wśród kolegów. No i lata mijały. Sergiusz spotkał taką dziewczynę. Znaczy spotkał, on ją znał, tylko coś poczuł do takiej dziewczyny. I w momencie, kiedy przyszło do takich chwil intymnych, no to wróciła tam ta trauma z tamtego burdelu i on przy takim bardzo dużym zbliżeniu, kiedy już miało dojść do takiego zbliżenia, poczuł znowu to, co wtedy i zemdlał. Ta dziewczyna zaczęła, czy kobieta już w sumie zaczęła wtedy, ona się przestraszyła, później wywołał w niej to jakieś takiej formy śmiechu. I opowiedziała to swoim koleżankom, że taka sytuacja, to się rozeszło i zaczęli z Sergiusza szydzić, że on taki już mężczyzna niby, a nie potrafi, że na widok kobiety mdleje, to co to jest, gdzie jest ta jego siła, gdzie jest ta jego męskość. I znowu jakby ta trauma się zwielokrotniła. Później spotkał inną kobietę, bo w zasadzie już chyba była taka presja, żeby założył rodzinę i miał dzieci. On po ślubie bardzo długo unikał zbliżeń, ale w pewnym momencie już jakby czując tą presję, zresztą nawet ze strony żony, próbowali doprowadzić do zbliżenia, co się udało, ale on wtedy zaczął jakby patrzeć na tą kobietę, swoją żonę w takiej przez pryzmat tego, co się wydarzyło właśnie wtedy, czyli jakby bardzo tak przedmiotowo traktował ją. I cały czas właśnie to była dla niego bardzo trudna sytuacja, taka traumatyczna, gdzie to doprowadziło później do sytuacji, że żeby on odreagować to zaczął być bardzo w sypialni brutalny. Jakby zakładał taką maskę, że wtedy tą siłą tuszował tą swoją słabość. To doprowadzało do sytuacji takich, że takiego konfliktu wewnętrznego i takiego trochę wewnętrznego rozpadu. On się bardzo gryzł z tym, bardzo się wstydził. Czuł ogromny problem i jakby nosił w sobie. Tak jakby wtedy coś w tamtej sytuacji, kiedy ojciec go jakby zmusił do tego, czy postawił go przed taką sytuacją. Kiedy wyzwolił te emocje, to wszystko jakby do niego weszło i uwalniało się przez całe życie, a uwalniając przynosiło więcej upokorzenia i takiego poczucia wstydu. Wstydu, słabości, poczucia, że jest jakby niewystarczająco dobry, to blokowało bardzo jego kreatywność, jego ekspresję, jego radość życia, pewność. On się tego bardzo wstydził i kiedy umarł, czy później już kolejne wcielenia, on bardzo na tą sferę uważał, bardzo się starał, jakby czuł, że to jest w jakiś sposób ważne, bardzo chciał podchodzić w taki, no w sumie na różne sposoby, ale właśnie często w relacjach pojawiały się takie sytuacje, które aktywowały całe te procesy, które przechodziły po prostu z tamtego wcielenia w sposób nieuświadomiony na kolejne. Dobrze, to wróćmy do tamtego jeszcze życia. Gdzie jesteśmy geograficznie? Teraz obecna Gruzja. Dobrze. Dobrze, spójrzmy na całą narrację, Darku, ale tylko na tą energetyczną część. Zdejmij całą fizyczność z tego. Chciałabym zobaczyć, czy tam jest już od tej decyzji, w momencie tej decyzji ojca, żeby zrobić z niego mężczyznę i
zaprowadzić go do burdelu? Czy jest tutaj już jakiś wpływ zewnętrzny? Tak, ten gad, którego dobrze rozpoznał Sergiusz, który właśnie poczuł, że on jest taki władczy i wpływa na różnych ludzi w jego otoczeniu i na niego, działał poprzez jego ojca, tak. Ojciec, dobrze. Dobrze, kto następnie? Kobiety w burdelu? Tak, one poczuły, to znaczy to nie było takie niewinne, one miały z tego dużo tam radości, dużo było śmiechu, tylko właśnie to spowodowało w Sergiuszu tak jakby go naprawdę rozebrać i przed tłumem ludzi obnażyć go. On się poczuł właśnie tak. To go bardzo zablokowało a to, i otworzyło na to, że można go było prowadzić jak się chciało. I rzeczywiście te kobiety, później ta prostytutka, która go zabrała, też zrobiła kolejną jakby robotę, że tak powiem, z jego psychiką. Przyczyniła się. Dobrze. Później ta pierwsza dziewczyna, którą spotyka i którą chciał wejść w jakąś relację intymną. Tak, to jeszcze... Jest podłączona, czy nie? Tak, ona podbiła to właśnie bardzo mocno, jeszcze tą traumę w nim wzmocniła i jakby tamtą sytuację jeszcze można było ukryć, czy jakby patrząc z tamtej perspektywy, to ojciec tego na to tak nie patrzył, bo on był taki znietrzeźwiony i jakby był dumny z syna i te śmiechy on traktował jako takie, jako coś takiego dobrego, że za dobrą kartę, a nie czuł właśnie i jakby to było powodem do dumy i to się bardziej rozeszło w towarzystwie, że to już jest chłopak, który ma za sobą ten pierwszy raz i ale jakby to bardziej było patrzenie na Sergiusza jak na kogoś bardziej wyjątkowego, szczególnie wśród rówieśników, ale później ta dziewczyna, kiedy zaczęła rozpowiadać, co się stało, powodowało właśnie podważenie autorytetu takiego młodego mężczyzny, wręcz doprowadziło do sytuacji, że wzmocniła w nim to poczucie strachu przed taką sferą seksualną i bliskością. Ale spójrzmy, była podłączona. Była. Spójrzmy jeszcze na żonę. Czy ona też była podłączona? Miała ingerencję, tylko że te ingerencje się zaczęły powiększać w momencie, kiedy oni zaczęli być małżeństwem, bo tam dużo konfliktu było na tym tle. Ona nie rozumiała tego, czy później, jak Sergiusz zaczął odreagowywać, trochę właśnie czasem potrafił jej tak przywalić. Później się tego wstydził i czuł, że to jest nie jego natura, ale próbował to kontrolować, te swoje słabości w sobie. Dobrze, to teraz sprawdźmy, jeszcze wróćmy, cofnijmy do tego momentu, kiedy jest prowadzony do burdelu i chciałabym zobaczyć taki moment, tak jakbyś mógł zrobić stop klatkę, śmiech i szyderstwo, gdzie uderza w Sergiusza. Tak od pępka dotąd w zasadzie go otacza to. Tam się dosłownie wlewają, nie wiem, czy te od tych dziewczyn, tych kobiet, pewne zaburzenia, pewne te obciążenia, które mają, ten śmiech zatrzymuje i dając im taką chwilową radość, powoduje, że te emocje przepływają dosłownie, obciążenia przepływają do Sergiusza i on czuje obciążenie tych, które z tych kobiet jest i on nie jest zdolny do tego, żeby z nimi jakiś być bliżej. To właśnie jakby następuje taki przepływ, dosłownie energetyczna infekcja. Kiedy jest, Darku, podłączenie? Kiedy gad może się do niego zbliżyć? Wtedy go podłącza, dlatego że to jest takie odcięcie, taka bezradność, takie odczucia, że on nie jest w stanie tego kontrolować. Później, gdyby odzyskał to, być może poradziłby sobie, ale gad to
wykorzystując już, że nie pozwala mu z tych emocji się, pozwala mu, czy Sergiusz sam w pewien sensie poprzez wyparcie gdzieś boi się, żeby to nie wróciło. I to mu się udaje zapomnieć sam przed sobą, ale boi się, że to kiedyś tam wyjdzie w jakimś innym wcieleniu. To raczej nie wychodziło, on się starał to kontrolować. Przyszłe życia będą takie, że on nawet będzie starał się właśnie na tym tle, na tyle okazywać uczucie, czy być delikatnym, żeby właśnie już nikogo nie krzywdzić i siebie jednocześnie, że to wcale tak źle nie wyglądało, ale te emocje i lęk przed czymś nieznanym w każdym kolejnym życiu gdzieś się pojawiały. Sprawdźmy ten moment, kiedy opuszcza ciało fizyczne, kiedy umiera. Co się dalej dzieje? Już ma pierwszy implant. Może już tak, następny. Idzie przed sąd. Jest rozliczany tam jakby taka jest przesłuchanie jego i przegląd jego sytuacji życiowej, w którym on jest przedstawiony jako niedobry człowiek, mąż, ojciec i w ogóle człowiek. Pokazuje się mu te rzeczy, gdzie on w tak delikatnej sferze jakby wyżywa się na żonie, nie jest w stanie, jest niechętny do tego, żeby mieć dzieci, że jest nerwowy, że jest niezadowolony, uchylał się od jakichś rzeczy i tworzy się takie poczucie w nim winy i łączy się go karmicznie z tymi wydarzeniami, każe się mu w kolejnym życiach radzić sobie z tą sytuacją, z takimi sytuacjami. Pojawiają się ci inni aktorzy też w kolejnych życiach? Tak, ta prostytutka się pojawia w jednym z żyć. Ta pierwsza, właśnie to jest bardzo trudne wcielenie, bo on się wtedy od niej uzależnia seksualnie. To było takie trudne wcielenie, ale jednocześnie bardzo się nienawidzili. Ale byli uzależnieni, czy bardziej Sergiusz. Była też ta dziewczyna, którego wyśmiało, jakby jej opowiedziała tą historię. I był też jeszcze, miał okazję być jeszcze w relacji z tamtą żoną. Czy pojawiają się też w kolejnych wcieleniach? Prostytutka, dziewczyna i żona? No właśnie, no tak jak myślałem, że tak. Okay, w następnych, nie wszystko naraz. Przejawiają się. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, wróćmy do tego momentu sądu. Chciałabym zobaczyć tu, gdzie go sądzą. Czy jest też w dalszym ciągu takie utrwalanie z szyderczym uśmiechem? Tak, tyle, że o tym się nie mówi, ale w spojrzeniach wiadomo, o co chodzi. Okej, dobrze. Czy tam jest jakaś umowa, jakaś wymiana handlowa? No tak, taka umożliwienie Sergiuszowi oczyszczenie się z tych obciążeń w zamian za oddanie części swojej energii i doświadczeń czy wyników emocjonalnych tych doświadczeń. Dobrze. Okej. To wróćmy teraz, przejdźmy do tego momentu, kiedy chciałabym zobaczyć, jakie warunki dostanie, zanim zejdzie jako Sergiusz. Przejdźmy tam. Ma wpływ na wybór ciała, rodzinę? Nie, ale jest to dla niego atrakcyjne, bo jakby z innymi sferami w życiu, czy inne wydarzenia, które właśnie tak jakby odciągną go od tamtych wydarzeń, będą inne, to dla niego jest jakby możliwość skonfrontowania się z dorosłością, czy na innych polach. No dosyć szybko musiał wejść w dorosłość, bo ze względu na śmierć taty musiał bardzo szybko przejąć poważne obowiązki. Więc tutaj też olbrzymi obciążenie, olbrzymi stres.
Powiedz mi, czy w tym życiu ktoś z tamtego życia i kolejnych żyć pojawił się w życiu Sergiusza? Jedna z tych osób, ta dziewczyna, z którą był, ale oni się trochę, tak mówiąc, wprost minęli. Mhm. Poznali się, ale no, nic nie zawiązało nie się. Tak. Żadna relacja głębsza się nie zawiązała. Dobrze. Okej. No dobrze. Sergiusz to teraz wszystko prześledził, wszystko wie. Uświadomił sobie, na czym to wszystko polegało. Tak. Już wtedy była gra gadów. Gra na bardzo delikatnych emocjach, bardzo subtelnych. I uwypuklenie, utrwalenie tego szyderstwa, tego wstydu, później też poczucia winy, bardzo ciężkie obciążenia, bardzo ciężkie emocje, które no, ciążą w sposób maksymalny. Zapytaj Sergiusza, czy chce to wszystko teraz naprawić tak, żeby czuł się wolną istotą, z podniesioną głową, bez karmicznych połączeń, bez jakiegokolwiek śladu w swoim ciele tego szyderstwa i śmiechu. Tak. Dobrze. Okej. W takim razie będę chciała, żeby Sergiusz odnalazł w sobie zapisy tej umowy w swojej pamięci komórkowej. Będę chciała, żeby odnalazł w sobie zapisy traum. To wszystko, co tam powstało w tym gruzińskim życiu, a co później było tak pieczołowicie utrzymywane. Wszystkie traumy z tamtego życia. Będę chciała, żeby odnalazł w swojej pamięci komórkowej zapisy szyderstwa i śmiechu, który się w nim zapisał bardzo głęboko. Także przeniósł to do tego życia. A tu już było łatwo. Wystarczyło małemu dziecku pewne rzeczy pokazać i w zasadzie wszystko szło według planu. Być może jeszcze dalsze ciągi miały być tych planów gadzich, ale właśnie gady już wiedzą, że w tym momencie po prostu stracą Sergiusza. Niech Sergiusz odnajdzie to wszystko w sobie. Będę chciała za moment, żeby po prostu usunął, uwolnił, wytarł, wykasował z siebie te wszystkie blokady. To wszystko, co go tak mocno obciąża w pamięci komórkowej. Gotowy? Tak. Chcę to zrobić w przestrzeni neutralnej, żeby było szybciej? Czy może tak, tu gdzie jesteśmy? Tu gdzie jesteśmy. Dobrze, no to lecimy. Ja liczę do trzech. 1, 2 i 3. Sergiusz wszystko to robi i zrobił. Wyczyścił. Powiedz mi, jak się teraz czuję? No, raczej to odpuszcza. Odpuszcza wszystko. Powoli. Dobrze. Niech to powoli odpuszcza. Będę chciała za moment, żeby wezwał wszystkich, z którymi jest karmicznie połączony. Jak już tak troszeczkę bardziej się rozpręży, pozwoli wszystkim tym zblokowanym energią po prostu wyparować, zneutralizować się. One muszą wyjść z ciała po to, żeby energia mogła krążyć już prawidłowo. Niech im pozwoli, wypuści to, nic nie trzyma, nic nie blokuje, czyści swoją pamięć komórkową. Przede wszystkim te traumy, wszystko wyczyścić. Może sobie taką komórkę zbliżyć pod mikroskopem elektronowym, zobaczyć, jak to wygląda. Jak wygląda jego czysta komórka, jak wygląda komórka zainfekowana. To jest bardzo dobre porównanie, żeby zobaczyć, jak mocno takie energie w postaci ciężkich emocji obciążają komórki.
Może sobie to właśnie w ten sposób zrobić. Wszystko może wykreować, wszystko może zobaczyć. Ale w międzyczasie czyści ze wszystkiego, co może go blokować. Jak już to zrobi, to daj mi znać. Będziemy pracować dalej, bo jeszcze jest sporo do zrobienia. Gotowy jest działać dalej? Tak. Super, dobrze. Poproś w takim razie Sergiusza, żeby przywołał wszystkich, z którymi jest połączony karmicznie, energetycznie. Gotowy? Na jeden, tak. Dwa i trzy. Już. Kto się zjawił? Z tamtego życia mamy prostytutkę, dziewczynę, żonę? Tak. Ojca? Też, całą rodzinę. Tam całą rodzinę, dobrze. Znajomy. Dobrze. Ci, którzy się później też naśmiewali, słuchając historii tej dziewczyny, która rozpowiadała później niefajne historie. Wszyscy, którzy połączeni są z Sergiuszem. I też w kolejnych życiach, jeśli takie połączenie nowe powstały lub pojawiają się te same istoty ludzkie, to też i z tego życia. Kto się pojawił z tego życia? Też dużo osób z jego otoczenia, z jego bliskich, rodziny. Mhm. Jest ojciec? Tak. Też. Dobrze. Okej. Dobrze, to w takim razie, jeśli Sergiusz jest gotowy, to chciałabym, żeby teraz zlokalizował wszystkie te miejsca, na których powstały te połączenia. Przekazał mi te najważniejsze odczucia, emocje, obciążenia. I niech mi je nazwie. Na czym to się zawiesiło? Na lękach, na takich potrzebie udowodnienia czegoś, na obawach, na poczuciu takiej trochę gorszości też. Mhm. Dobrze. Jest już świadomy, doskonale wie. Mniej więcej się już doskonale w tym orientuję, o co to tak naprawdę chodzi. Dobrze, to w tym układzie będę chciała, żeby właśnie sobie zlokalizował wszystkie te miejsca i połączenia. I kiedy policzę do trzech, wykasuję, zneutralizuję te obciążenia, a jednocześnie też przerwie połączenia energetyczne. Może je rozpuścić własnym światłem, może rozpuścić lub przeciąć własną decyzją, tak jak chcę. Gotowy? Na jeden, dwa i trzy. Uwolnił się? Tak. Dobrze. Nie ma już żadnych karmicznych połączeń energetycznych. Niech tylko zerknie na tatę. Czy tata ma ciało na ziemi? Tak. Ma. Dobrze. Jeśli już jest tu, uwolnił się od wszystkich, to jest ten moment, w którym może im pozwolić wyjść. Każdy wychodzi z przestrzeni, idzie do swojej przestrzeni. Na jeden, dwa i trzy. Wyszli? Tak. Dobrze. To teraz powiedz mi, jak Sergiusz wygląda, jak się czuje. Dobrze się czuję. Wygląda tak jak taki odnowiony, tak jakby się dopiero co urodził, pełny energii. Super, świetnie. Dobrze. To teraz jeszcze taka wisienka na torcie. Kropka nad i. Czyli rozprawa z chłopakami, gadami. Co chciałby Sergiusz z nimi zrobić? Odłączyć się od nich. Od niej, od tej przestrzeni i już być sam ze sobą na własnych warunkach. Dobrze, dobrze. Za moment to zrobi. Jeśli chce wyjść z tej przestrzeni, a zostawić ich w tej przestrzeni, to mam taką propozycję, żeby tę przestrzeń zwinął w taką kulkę i wyrzucił daleko, daleko.
w przestrzeń, tak, żeby przestał ją widzieć. Zgadza się na to? Tak. Dobrze, ale zanim to zrobię, będę chciała, żeby odzyskał umowę, warunki, to wszystko, co zostało mu narzucone. Jeśli są gdziekolwiek jeszcze ślady tego w pamięci komórkowej, to niech to też odszuka. I w momencie, kiedy wykona ten manewr niemalże piłkarski, będę chciała, żeby wyczyścił, wykasował jakąkolwiek umowę i zgodę, którą kiedykolwiek dał, włącznie z aneksami. Kiedykolwiek, gdziekolwiek i na jakimkolwiek poziomie. Chcę, żeby to wszystko wyczyścił, wykasował. Gotowy? Na 1, 2 i 3. Świetnie. Dobrze. Rozumiem, że sobie otworzył nową przestrzeń. Jest w swojej już, o swoich parametrach. Powiedz, jak jego przestrzeń wygląda. Jest bardzo taka czysta, taka biała, taka właśnie nie widać nic, co by ją zakłócało, taka czysta. Dobrze. Sprawdź razem z Sergiuszem, czy są w nim jeszcze jakiekolwiek lęki, nawet te nieuświadomione. Nie. Dobrze. Czy ma w sobie tą chęć udowadniania? Nie. Obawy? Nie ma obaw. Poczucie gorszości? Nie. Poproś go, żeby sobie wzmocnił poczucie własnej wartości. Na 1, 2 i 3. I zapytaj go, czy jeszcze może odpowiedzieć na 4 chyba pytania, które jego ciało w fizyczności zadało. Tak. Dobrze. Ciało fizyczności zadało, skąd i dlaczego u niego takie pojawiające się co jakiś czas kłopoty z płynnością finansową. Jak mi opowiadał, jest dobrze i nagle coś się dzieje, jest gorzej, źle, źle. Potem znowu wraca do okej. Tam w jego przestrzeni, czy nawet w jego istocie, te energie, które tak bardzo, czy emocje, które go tak blokowały, tworzyły blokadę i właśnie czasem właśnie tłumiły do zera pewne energie, na przykład kreacji, czy tą energię seksualną, która się nie mogła wyzwolić i przyciągnąć, tak mówiąc wprost, tych elementów związanych z obfitością, czy z pieniędzmi. W momencie, kiedy te emocje w jakiś sposób w sobie poukładał i to osiągnęło pewien taki poziom, no to wtedy wracało to do znowu do poziomu. Tak. Okej. Dobrze. Mówił o astmie, to już wiemy, jaka była przyczyna ezoteryczna, ale też mówił, że uczulenia na wiele, wiele substancji. Praktycznie od 6 miesiąca życia. Tak, to bardzo nawarstwienie tych bardzo niskich częstotliwości, które były w jego istocie, powodowało, że komórki ciała, ta przemiana materii, to wszystko nie potrafiło się uwolnić z jego organizmu. Stąd właśnie reakcje skórne, czy w ogóle reakcje organizmu na pewne substancje, które dodatkowo jeszcze obciążając jego organizm, no nie mógł sobie organizm poradzić. Dobrze, poproś go, żeby sobie zregenerował wszystkie swoje komóreczki. Od razu ta informacja przechodzi do ciała fizyczności. Jest to jednocześnie tak, żeby komórki fizyczności wiedziały już, na jakim poziomie energetycznym działają. Ale chciałabym, żeby jeszcze zregenerował sobie płuca, układ oddechowy. I chciałabym, żeby zregenerował sobie też cały układ trawienny z uwzględnieniem właśnie jelit. No 1, 2 i 3. Okej. Sergiusz zadał takie pytanie, co mnie blokuje przed odblokowaniem pełnego potencjału i jak go odblokować? No wszystko to, co było w nim i emocje, te elementy, to wszystko, co tłumiło, co wiązało, te emocje blokowały. Mhm.
Bo sam powiedział, że czuje, że nie jest, że nie w pełni rozwinął swój potencjał. Doskonale o tym wiedział. Okej. Okay. Zadał też pytanie, co jest największą lekcją w tym życiu? Co ma zrozumieć? Jest jakaś odpowiedź na to? Zależy, z jakiego punktu zapytamy. Z tego punktu, w którym był, to niczego nie miał zrozumieć. Miał jakby radzić sobie sytuacjami, które pojawiały się w jego życiu, poprzez właśnie te wzorce, czy te ograniczenia, które utrzymywały, miały go utrzymać na pewnym właśnie poziomie. A jego taką wewnętrzną potrzebą, z taką tłumioną w nim było właśnie uwolnienie się od tych wszystkich ograniczeń. Uwolnił się? Tak. Dobrze. Dobrze. Kolejne pytanie to, czy moja energia jest pobierana przez jakiekolwiek negatywne istoty, to już sobie odpowiedzieliśmy na to. Sergiusz doskonale już to wie. Ale też zadał pytanie, jaki obszar jego życia ma najsłabszą energię? Lub miał? Trudno powiedzieć, czy jeden, czy wiele, bo tu wydaje się, że wiele takich przestrzeni w jego życiu miały słabszy potencjał, albo w ogóle nawet nie zwracał Sergiusz na pewne rzeczy uwagi. Nie potrafił, czy te blokady, czy w ogóle pewna no nawet te ograniczenia trzymały go w obrębie tego, nad czym miał się skupiać. Dobrze, ale jednocześnie też powiedział, że wie, że to wcielenie to balansowanie energii. Takie miał odczucie, że musi tą energię jakoś balansować, żeby być w pełni tak, jakby chciał, żeby był. Aczkolwiek nie do końca mu się tak przejawić, jak chciał. Okej. Okay. Jeszcze jedno ważne pytanie. Zaburzenia w odżywianiu. Czy była jakaś przyczyna ezoteryczna tego? Tak, to jest też bardzo silnie powiązane z tymi uczuleniami, z astmą, z blokadami, z obciążeniem właśnie, z tym szczególnie to, co w brzuchu wręcz prasowało te emocje, to wszystko właśnie też wpływało na kwestię odżywiania. Powiedział, że w tym zaburzeniu odżywiania ma kompulsywne objadanie się. Do tego stopnia, że właśnie będąc w takim długoletnim stresie ważył bardzo dużo. W którymś momencie zdał sobie z tego sprawę i na tym też między innymi polega u niego to balansowanie energią, to co tak nazwał. Czyli to kompulsywne objadanie jest wynikiem też tego zaburzenia odżywiania, więc wiemy. Kolejne pytanie, co przyniosłem ze sobą tutaj z poprzednich wcieleń? Jakie talenty i jakie obciążenia? No obciążenia w zasadzie takie skryte, które nawet o których nawet nie wiedział, nie uświadomił sobie, że to, co czuję w niektórych sferach czy w niektórych sytuacjach jest wynikiem zupełnie innych wydarzeń niż te, które niż emocje, które czuję w bieżących wydarzeniach. To jakby to było zupełnie oderwane od i trudno byłoby to powiązać. Więc tak w pewnym sensie to przyniósł wszystkie talenty, tyle że całe swoje możliwości, które były przed nim ukrywane i bardzo jakby tłumione w nim. Uwolnione tylko w takim zakresie, żeby stworzyć takie doświadczenia, które towarzyszyły Sergiuszowi w życiu. I takie ostatnie pytanie. Co konkretnie mnie blokuje w byciu kreatorem życia? No ten schemat, w którym żył, te emocje, które były, ta technologia, miejsce, ingerenci, to wszystko kontrolowało przestrzeń i jego istotę. Dokładnie. Dobrze. Dobrze. Zapytaj Sergiusza, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy dla niego zrobić?
nie. A czy chciałby sobie coś powiedzieć? Że uwalnia to wszystko, kim jest, czym jest, do swojego życia, również do fizyczności, uwalnia to po to, żeby mógł z tego korzystać i budować swoje doświadczenia i swoje życie w zgodzie z sobą samym. Mhm. Dobrze. To jest ta przestrzeń, w której Sergiusz chce zostać. W takim razie poproś go, żeby sobie uaktywnił. No już to jest, ale żeby sobie wzmocnił pełną akceptację siebie, w pełnym szacunku do siebie. I chciałabym, żeby też wyzwolił tą swoją bezwarunkową miłość do siebie. Może to zrobić? Tak. Dobrze. Niech już sobie zaczyna swoją sprawczość trenować, tak jakby chciał. Może sobie teraz też wzmocnić swoją obfitość w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy to będzie w dziedzinie relacji, czy to będzie właśnie w dziedzinie finansów, rozwijania swoich zainteresowań, czy rozwijania swojego biznesu. Jak sobie życzę. Ta obfitość może być po prostu w każdej dziedzinie. Pamiętając też o odpowiedzialności, czyli działając w swojej energii, swoją energią, nie zabierając nikomu niczego. Będzie Sergiusz o tym pamiętał? Tak. Dobrze. Jeśli jest gotowy, żeby zamknąć sesję, to by znaczyło, Darku, że czas na ciebie. Ty jesteś gotowy do powrotu? Jestem. To rozłącz się i odłącz się całkowicie od Sergiusza i wyjdź z tej przestrzeni.